Cześć, tu Marko. Chciałam Wam dzisiaj pokazać fajną paczkę, co mi dzisiaj przyszła. A w nim kredki od firmy Kalor. 300 sztuk. Już posiadam z tej firmy dwie paczki. Czerwone 180 i kredki makaron. Mogę Wam te makarony pokazać. O! To są 50. To są bardziej takie pastelkowe kolorki. Widać, że są w dużym zużyciu. Mają bardzo fajny pokrowiec i fajnie się z nich korzysta. Przede wszystkim są bardzo mięciutkie. Więc sprawiłam sobie kolejny nowy zestaw. Tym razem jest to mega paka 300 kredek. Premium, miękki gryfel. Otwórzmy sobie. Już tu wcześniej troszkę porobiłam słoczy. Mamy tu porobione słocze. Tu nawet synek troszkę mi pomagał. Mamy tutaj oczywiście nie po kolei, jak to przy dzieciach, pewnie mamy wiedzę, o co chodzi. Tak, tu mamy na pewno nie po kolei trochę kolorku. Dobrze, mamy to. Mamy wszystkie słucze i kolory zaczynają nam się według tak, jest tutaj idealnie ponumerowane wszystko. Każdy kolorek ma swój numerek. Wszystko jest chronologicznie. Mamy tu nawet jakieś neonowe, fluorescencyjne kolorki. 300 kredek, bardzo dużo. Wam pokażę, jak na razie wygląda mój zestaw 180 kredek. Mam też tutaj obok, zaraz mi pokażę. Mój organizm na kredki. Wygląda on tak. Taki zwykły akrylowy pojemnik z segregacją więcej na kolorki. Mam tutaj właśnie kredki od Kalor. To są te czerwone 180. Ale znajdziemy tutaj zwykłe kredki od Astry. Bardzo dobre gryfle. To są te Astry. Tam jest 48 kolorów, jeśli dobrze pamiętam. To są XL-ki, kredki, ale znajdują się tutaj zwykłe też kredki Kidea. Bardzo dobre gryfle, bardzo dobra cena przede wszystkim i jakość. Mamy też w kredki od Faber-Castell. To już są bardziej takie suche, bardziej takie tempe, ale przy takim lekkim malowaniu bardzo się też sprawdzają. Znajdziemy tu też kilka polichromosów. Mamy też tutaj jakieś polikolory od Kohinora. Kilka białych, tak, prismakolorów. I polichromos znowu. Tak, i kredki Colorino. To są w ogóle pierwsze kredki, od których zaczynałam przygodę z moim malowaniem. Patrzcie, mam... wszystko fajnie tutaj pomieściło. To są kredki, których używam codziennie, na bieżąco. Jak widać, po zużyciu niektóre są bardzo zużyte. Ale uwierzcie, no, ten czerwony zestaw, nie mam porównania z tym czarnym, ale czerwony zestaw Wam naprawdę bardzo polecam. Naprawdę dobrze nim się maluje. Tu mam też taką ręczną temperówkę na korbkę od Faber-Castell. Zamówiona chyba była na temu. Mamy też różne tutaj końcówki, żeby zaostrzyć. Tutaj się otwiera pojemniczek, bardzo dobrze ostrzy. Także bardzo Wam polecam i bardzo takie długie, długie, grube gryfle fajne robi. I druga temperówka, której używam, to jest Tenwin. To jest też, to jest z AliExpress temperówka. Była ostatnio w fajnej promocji. Także sprawiłam sobie drugą, bo ta świeci mi się sprawdza, więc dobrze mieć drugą. Mam tutaj też regulację.
gryfelków. Ja temperuję na jedynce. Mamy bardzo proste otwarcie. Tutaj odkręcamy. Nie będę Wam wyciągać do końca. Później wyjmujemy w górę. Wszystko się fajnie nam otwiera. Także wróćmy do tego, o czym zaczęliśmy mówić na początku. Że skierujemy naszą kamerkę. Mamy tutaj zestaw Calorten 300. No, nie powiem Wam, namęczyłam się przy testowaniu tych kolorów, ale bardzo fajnie się nimi maluje. Niektóre są bardzo takie błyszczące, tak jakby... Niektóre mi się gorzej malowało, niektóre mi bardzo dobrze. Mają fajną taką śliską teksturę na tym. Ale niektóre bardzo się błyszczą, jak testowałam. Mamy też tu takie kolory metaliczne, mamy fluorescencyjne, fajne kategorie, fajne, brakuje mi słowa, fajny podział, właśnie są zielone, fiolety, brązy, tu mamy same niebieskie, tu mamy resztę zielonych, czerwienie, róże, pomarańcze, żółcie, naprawdę jest fajny podział, mamy jakieś beżowe, tu mamy resztę jeszcze zieleni. Nie wiem, czemu tak jest trochę podzielone. Róże bardziej powinny być z tymi różami, ale zacznijmy do tego, żeby Wam to pokazać. Także odkładamy sobie ten nasz szkicownik i wyjmiemy sobie tackę. Mamy tak pierwszą tackę. Mamy drugą. Już patrzę, też są niepomarowane. Zagrubujemy sobie. Mamy tutaj, to będzie chyba ostatnia tacka, mi się wydaje. 60 też nie będzie ostatni. Tak, trochę nam się tu pomieszało. Tak, źle powkładałam, ale wiecie co, ja przy dzieciach naprawdę mam mało czasu, żeby zrobić coś bez nich, bo oni są bardzo skłonni do pomocy. Także jeśli coś tam nagrywam, chcę Wam coś pokazać, to często moje dzieci są gdzieś w tle. No, staram się je jakoś tam zająć, żeby fajnie się z nami bawili. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy już 6 tacek. Układam sobie tak, żeby łatwiej było nam je poukładać do piórnika. 6. Mamy 7. 8. Patrzcie, jak to ładnie jest posegregowane. Same piękne błękity, granaty. 9. Tackę. Piękne pomarańcze, beże, takie pudrowe róże. I chyba ostatnia, 10. Tacka. I piękne metalowe pojemniki. Powiem, że można je fajnie wykorzystać, można je przemalować też i nie wiem, czy ich nie przemaluję. Będzie fajnie organizowane moje markery, bo ich jest strasznie dużo, a straszny bałagan w nich się tworzy. Także zamykam, odkładam pudełeczko, zamykam i może zaczniemy organizować. Pokażę Wam, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Wyłóżmy te kredeczki i pokażę Wam piórnik. Piórnik zamówiłam kiedyś na Amazon. Miałam najpierw te moje wszystkie kredki w nim poukładane. Delikatnie już jest trochę zajechany, ale na Amazonie zamówiłam pencil case. Mamy taką fajną rączkę. Mamy taki fajny schowek. Na bieżąco taką kolorowankę możemy schować, jeśli gdzieś wybieram się w podróż. I mamy tutaj, wiecie co, no on będzie trochę brudny, nie da rady się tego już domyć, bo tu naprawdę dużo kredek było. Mamy takie gumki, mieszczą się tu po 2-3 kredki, po 2 cienkopisy lub takim jednym grubszym markerze. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akurat każda tacka będzie na swojej stronie. Tak jak mówiłam, no, ten piórnik był już w użytku, używałam go bardzo często, wszędzie w podróż, kredki jechały ze mną, a teraz będę miała jeden piórnik duży i cały zestaw kredek w nim się zmieści, więc będę brała kolorowankę, piórnik i w drogę oczywiście.
Wszędzie, gdzie jeżdżę, to zazwyczaj biorę te kredki, gdzie przy dzieciach fajnie jest, bo dzieci też lubią moje takie zabawy kreatywne, plasteliny, malowanie, kolorowanie, rysowanie. Więc jak ja sobie gdzieś maluję, to one też są przy mnie, malują, rysują. Także może zaczniemy organizować. Czy wam dobrze będzie? Zacznijmy od pierwszej tacki. I będziemy sobie tak wkładać te kredeczki po prostu. Niektóre kredki, jak zobaczycie, o, tutaj testowałam właśnie tą temperówkę od Faber-Castell. Tak, już trochę gryfel mi pękł, jak malowałam. Ogólnie bardzo dobre kredki, jeśli chodzi o porównanie jakości do ceny. Naprawdę bardzo im polecam. Testowałam je dopiero na swatchy, zrobiłam wszystkie. I malowałam już jeden obraz. Tylko nie pamiętam, który. Ale to już mniejsza o to. Kredki bardzo ma solidny gryfel, aczkolwiek jak się mocniej naciśnie, jak jest duży, natemperowany gryfel, no, pęka, po prostu pęka. Także zaczynamy. Tu mamy chyba ostatni numerek, także zaczniemy sobie może od jedyneczki po prostu. Będziemy tak wkładać sobie jedyneczka. Później będzie fajnie na tych słoczach szukać sobie. Wkładajmy sobie po trzy kredki. Zobaczymy, jak to wystarczy. Tak, wiecie, i najgorsze jest w tych piórnikach fakt, że jak się wkłada, on się automatycznie rysuje. I no, jeden lubi, jeden nie lubi, jeden będzie siedział i wycierał. Ja nie mam po prostu na to czasu. I ten piórnik jest trochę podrozdany, ale wiecie, on jest codziennie w użytku. Tak, dopiero też wszedł mi ten organizer. Zamówiłam go na temu. Zastanawiałam się, czy wszystkie moje kredki wejdą, bo okazało się, że ich jest ponad 300 w tym jednym organizerze i naprawdę jest jeszcze dużo luzu, gdzie ludzie pokazywali, że tam się mieści 10 długopisów w jednej jakby komorze. To się zmieściło naprawdę dużo tych kredek. Także jestem naprawdę z tego wszystkiego zadowolona, jak to wszystko wyszło. Jakość tego organizera, wiecie co, przy tym popękany w kilku miejscach, tak delikatnie. Podkleiłam, a zgłosiłam to też, bo no słabo, jeśli tak słabo zabezpieczają paczki, że produkty przychodzą połamane, popękane. A z tego co widziałam, to jakoś nie robią z tym największego problemu, tylko jeśli coś przychodzi uszkodzone czy coś, to albo zwracają produkt, albo każą go odesłać. Zwracam produkt, każą go odesłać i zwracają wam pieniążki bardzo szybko. Także ja jestem bardzo zadowolona z obsługi temu, bo z AliExpress ostatnio miałam bardzo duży problem. Wiecie, ja mieszkam w Polsce, nie wiem jak jest za granicą i w innych krajach, aczkolwiek u mnie ostatnio wszystkie paczki, które zamówiłam sobie z AliExpress, zostały po prostu anulowane i nie wiem o co tu chodzi, czy oni coś robią na tych stronach, ale po prostu wyświetla się ciągle, że producenci nie mogą mi wysłać moich paczek. I zamówiłam znów automatycznie wszystkie anulowane. Także zobaczcie, pierwsza tacka gotowa. Zmieściła się całutka tacka, czyli musimy pakować po trzy. Teraz zacznę kolejną. Tylko z której strony? Tutaj mamy ten pierwszy. Organizer zapowiada się naprawdę fajnie. Kredki, no nie ukrywam, będę je ciągle testować, ciągle będę wam je pokazywać. Bardzo czaję się też na kredki od Prismacolor. Troszkę nie ukrywam, szukam tańszych zamienników, bo trochę mało kolorów dla mnie jest w tych Prismacolorach, a są mega drogie. Ale dużo ludzi poleca, więc nie wiem, czy po prostu się nie skuszę na jakiś mniejszy zestaw, bo mam kilka kredek, ale czy one odbiegają jakością na przykład od tylu kolorów? Wiecie, ja kupowałam te moje Prismacolory na sztuki. Akurat te kolory, które mniej więcej mi się kończyły w zestawach,
stwierdziłam, dobra, zamówię sobie lepszy zestaw. To moje kilka tych białych, czarnych, jakieś błękity, które uwielbiałam, czerwone kredki, które się najbardziej kończyły najczęściej. To są kredki, które się najczęściej używa. Także zamówiłam sobie z Prismacolorów. I czy jestem już tak zachwycona jakością ich? Czy one są tak bardzo o wiele lepsze od tych kredek? No nie powiem, żeby były lepsze. Także jeśli ktoś nie ma za dużego wkładu, żeby tak zainwestować w takie kredki, to polecam sobie taki zestaw. Mam bardzo dużo odcieni. Niektóre są bardzo zbliżone do siebie, także i fajnie, i niefajnie. No, fajnie możemy te kredki blendować. I piękne prace wychodzą, bo naprawdę mam mega dużo odcieni, wiecie, 300 kredek. Ja zapłaciłam za zestaw coś ponad 200 zł. Niedawno był droższy. Także zobaczcie, mamy już dwie komory, mamy wszystkie róże, czerwienie, borda, żółcie, pomarańcze. Jakieś tutaj lekkie brązy weszły. Troszkę dziwne te organizacje z tych kredek. Jeśli chodzi, bo niektóre fiolety są z błękitami, z niebieskimi, żółcie z brązami, potem kolejna paleta jest z brązów. Ale łatwiej będzie mi szukać przede wszystkim tych kredek, jeśli będę miała swatche porobione. I łatwiej po prostu będzie, jeśli chodzi o szukanie tych numerków. Idziemy na początek. Tu mam 61, teraz zaczynamy. Teraz mamy wszystkie błękity, turkusy oczywiście, że też są. Gdzie turkusy może bardziej dała wtedy z niebieskimi, z zielonymi, bo mamy kolejną paletę z zieleni i znowu są niebieskie fiolety. No ale ktoś robił to i jakiś miał zamysł tego i może ktoś jeszcze z tym sprawdzi. Dobrze, także wiecie co? Chyba ja to po prostu przyspieszę i pokażę wam efekt bardziej końcowy. W przyspieszeniu będę po prostu pokazywać, bo tego jest strasznie dużo. Tu mamy dopiero dwie palety skończone, a jeszcze 8 przed nami, więc filmik będzie trwał chyba z pół godziny co najmniej. Także zabieram się do roboty, a później wam pokażę w przyspieszeniu efekt końcowy i potem sobie podsumujemy. Także skończone. Mamy 300 kredek. Pięknie wygląda. Pięknie, jak są takie duże, nowe kredki. Ale wiecie co? Naprawdę fajnie wygląda ta organizacja, bo mamy ją według numerów. Teraz wystarczy wziąć nasz wzornik. Nasz próbnik kolorów i po prostu szukać według numerku i wiemy, że która tacka jest dokładnie gdzie. I to będzie super. Będzie się super na tym pracowało. Ale wiecie co, mam kilka zastrzeżeń do tej organizacji tych kolorów. Wiecie, ja lubię mieć wszystko tak zsynchronizowane. Róże z różami, fiolety z fioletami, zielenie całe, turkusy. Mam w swoim organizerze. I tak jak tutaj jeszcze jest w miarę, bo mam na jednej palecie czerwienie,
ciemniejsze róże. No ale już się wkradł pomarańcz, gdzie tu mamy ruszt. Mogliby to zamienić, widzicie, żeby to było bardziej spójne. Te wszystkie pomarańcze obok siebie, te żółcie obok siebie. Troszkę inaczej to zorganizowała, ale będzie mi się o wiele ciężej tego szukało na próbniku. Musiałam nowy próbnik robić. Nie wiem, czy jest sens. Tu mam wszystko ładnie zsynchronizowane już mniej więcej z próbnikiem. Tak samo tutaj mamy pomieszane błękity, fiolety, turkusy, nawet jakieś się tutaj wkradły. Tu mamy fajną paletę zieleni, ale też mamy znowu wśród turkusu jakiś żółć, jakiś neonek bardziej, bo to widać bardzo neonowy kolorek. Tu znowu mamy fiolety. Tak, znowu fiolety, znowu zielenie. Kolejne fiolety na kolejnej próbce, już tu były wcześniej, też były jakieś. Tak, tu mamy szarość jakąś. Jeszcze muszę tutaj sobie wszystko podwracać numerkami i chyba pozapisuję sobie na piórniku tam taką wlepkę, że numerek od 1 do 30. Wiecie, bo na jednej tej tacy się mieści 30 kolorów, tak jak tu mamy znowu od 31 do 60. Będę wiedziała, gdzie szukać, po prostu tego będzie łatwiej mi trochę. Chciałabym mieć taką jedną paletę fajną brązów, bo tych brązów użyjemy więcej, ale mam trochę tu. Trochę tu, kilka tu, kolejnych kilka tutaj. Ktoś miał do tego jakiś zamysł. Nie wiem do końca jaki. Ale tak, tu mamy na pewno jakieś metaliczne. Tak, to są metaliczne. Tu kolorki tutaj. A mogli dać te brązy po prostu tu i tu były metaliki. Tu mamy te fluorescencyjne i neonowe kolorki. Pięknie się mienią, to jest strasznie. Znowu róże, fiolety, znowu błękity. Wcześniej mieliśmy paletę z błękitami. Znowu turkusy, znowu zielenie. Wiecie, taka organizacja synchronologiczna. Zsynchronizować to można by było bardziej zielone, zielone, turkusy, niebieskie. Ale przynajmniej fajnie mam na tym próbniku pokazane. Także powiem. To wam też podlinkuję stronkę, z której zamówiłam kredki i piórnik. Chociaż teraz myślę, że bym zamówiła, tak jak wcześniej myślałam, że będzie lepiej, jak będę miała jeden suwak i wszystkie te komory w jednym. To tak, ta ostatnia komora, słabo, to materiału jest tego dużo i trochę zakrywa te kolory. A były też piórniki, właśnie każda komora oddzielnie miała suwak. Suwaku by było więcej do tego przyciągania, ale tych materiałów byłoby mniej na boku, także trzeba teraz tak siedzieć i to wszystko chować, ale może kiedyś w przyszłości coś tu jeszcze zmienimy w organizacji, bo mam jeszcze ten jeden akrylowy pojemnik i też myślałam, czy tutaj ich nie dać, ale wiecie, nowe kredki, a ja lubię mieć to ładnie tak poukładane i wiecie, na tym piórku tyle miejsca, że mogę ten piórnik sobie rozłożyć, tych starych kredki też na bieżąco używam. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie, ale pokażę wam jeszcze coś w tym piórniczku. Tylko naciągnijmy ten materiał. O. Mamy tu kieszonkę, prawda? Patrzcie teraz, możemy sobie pięknie schować nasze wzorniki i mamy wszystko w jednym miejscu. Teraz zasuwamy, łapiemy za rękę i mamy taką ala teczkę. Także, wiecie co? Bardzo chciałam wam podziękować za oglądanie tego filmu. Kredki bardzo wam polecam. Będę wam o nich jeszcze części mówiła. Na pewno części wam o nim jeszcze opowiem. O nich w trakcie użytkowania będziemy sobie może wzajemnie komentować. Zapraszam was bardzo serdecznie do komentowania. Może macie jakieś pomysły na filmy, może chcielibyście zobaczyć jakąś kolorowankę. Jak wygląda w środku. Pokazywałam wam kilka nowości ostatnio, które do mnie przyszły. Przyszło mi jeszcze więcej kolorowanek Disneya. Troszkę się wkręciłam w disneyowskie księżniczki. Takie wiecie, baśnie Disneya. To jest moje dzieciństwo. Mam bardzo dobre wspomnienia z tym, także dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, może organizacji biurka, jak tu przestrzeń sobie zorganizowałam, bo mam coraz więcej tego, a jeszcze tych akcesoriów, piórników,
pojemniczków, markerów akrylowych bardzo dużo. Także jeśli byście chcieli cokolwiek tam jeszcze zobaczyć u mnie, to bardzo Was zapraszam do komentowania pod spodem. Będę Wam odpowiadać na bieżąco. No, zapraszam do następnego filmu. Pa!